No cóż, kto jest lepszy? Volta czy prawdziwy freestyler w rzeczywistości? Cześć, ja jestem Brzezik, to jest kanał Just Freestyle, czyli kanał, w którym pokazuję wam triki freestyle futbolowe i jednocześnie chcę was uświadomić, że każdy może zabrać się za triki z piłką, niezależnie od wieku. Dzisiaj część druga trików z Volty w rzeczywistości. Ale zanim przejdziemy do trików, mały konkursik, a do wygrania koszulka Just Freestyle w kolorze, jakim tylko sobie wymarzysz. No, mamy naprawdę bardzo szeroki wybór. A co zrobić, żeby zdobyć nasze zacne koszulki z zacnym logiem, z zacnym przekazem? Wystarczy, że zrobisz trzy bardzo łatwe rzeczy. Musisz zasubskrybować ten kanał, udostępnić ten film na swoim Facebooku i kiedy już to wszystko zrobisz, napisz w komentarzu: biorę udział. Macie tydzień od daty opublikowania tego filmu, a zwycięzcę ogłoszę w kolejnym odcinku. Dobra, zatem przejdźmy do pierwszego triku. W dzisiejszym odcinku postanowiłem pokazać wam nieco prostsze triki niż w przypadku pierwszej części, ale jeśli nie widziałeś pierwszej części i chcesz zobaczyć trudne triki, to wchodź jak najbardziej szybko w ten link, który pojawi się pod tym i, czyli info na górnym rogu ekranu. No a teraz, jak mówiłem, prostsze triki i na początek najprostszy trik na świecie. Każda osoba wykonuje ten trik już na pierwszych warsztatach freestyle'owych ze mną, więc zobaczmy, jak to wygląda w Volcie. Trik, który zobaczyliście, to jest Nextol. W moim wykonaniu wygląda w taki sposób. No i zapewniam was jeszcze raz, że ten trik jest najprostszy ze wszystkich. Musicie tylko wiedzieć, jak go wykonać. Przede wszystkim poprawna pozycja. Większość z was, kiedy ma do czynienia z tym trikiem na początku, źle ustawia się do piłki. Co jest najważniejsze? Przede wszystkim nogi szeroko. Stoicie, wiecie, jak Ronaldo. Plecy prosto. Ramiona do tyłu i w takiej pozycji schodzicie na dół. Pamiętajcie, by ciągle trzymać plecy prosto i ramiona wykrzywiać do tyłu. Robicie wtedy taki koszyczek między łopatkami. No i ostatni etap, nie patrzcie na ziemię, tam nie ma nic ciekawego. Wyprostujcie głowę, podnieście ją do góry, musicie patrzeć przed siebie i w taki oto sposób macie prawidłową postawę do Nextola. Przyjrzyjcie się uważnie i uwaga, teraz piłka. Bierzecie piłkę i wkładacie w koszyczek tutaj. Między łopatkami, nie tu na szyi, między łopatkami. Pamiętajcie o tym, bo naprawdę większość osób próbuje to wykonać w taki sposób i to nie jest Nextol, to jest bardzo złe wykonywanie tego triku. No i niestety często spotykamy się z takimi próbami wykonania tego triku, ale to jest zły sposób. Trzymajcie piłkę między łopatkami, to sprawi, że piłka będzie dużo bardziej stabilna na waszych plecach. Czyli pamiętajcie, nie patrzcie na ziemię, podnieście głowę do góry, patrzcie przed siebie i wtedy piłka będzie stabilna na waszych plecach. No i jeśli będziecie potrafili wykonywać prawidłową pozycję, to ta piłka będzie po prostu wam siedzieć na plecach i nieważne jak się ruszycie na lewo, na prawo, jak szybko, piłka będzie na waszym Nextolu. Kolejną rzeczą jest chwyt na Nextola z kapek, bo wcześniej sobie kładliśmy, teraz troszeczkę wyższa szkoła jazdy, trzeba złapać tę piłkę. Ale by to zrobić, musicie pamiętać koniecznie o dwóch rzeczach. Po pierwsze, wasza pozycja, o której mówiłem wcześniej, nie zapominajcie o niej, ona wciąż jest taka sama. Druga rzecz, kiedy wyrzucicie piłkę, na początku ćwiczcie sobie wyrzucając z rąk, lądujcie razem z nią, płynnie. To nie może być tak, że robicie nagle pozycję i czekacie na nią, ona wtedy się wam po prostu odbije od pleców. Musicie razem z nią wylądować, wtedy ona wam ładnie siądzie na plecach. Kiedy już wam to nie będzie sprawiać problemów, spróbujcie to wykonywać z kapek.
To jest naprawdę bardzo prosta rzecz, musicie tylko trenować, po prostu trenować. Nieważne gdzie, możecie nawet w tej chwili wziąć piłkę w waszym pokoju i popróbować zrobić nextola. Nie martwcie się, nic nie zniszczycie, macie bardzo dużo miejsca, można grać triki w pokoju. Jeśli chcecie szerszy poradnik do tego triku, w szczegółach wytłumaczyłem wszystkie kroki, jak wykonać nextola oraz podrzuty na nextolu, czyli to już jest wyższa szkoła jazdy. No to zapraszam, mamy takowy poradnik, link jest tutaj. Jeśli właśnie potrzebujesz rad, to czym prędzej tam kliknij, ewentualnie masz link w opisie. No i teraz może przejdźmy do następnego triku z volty. A ten trik uchwyciłem w malutkim ułamku sekundy, zdążyłem go zauważyć, wygląda to tak. Jest to clipper. Jest to trik, który od lat wykonuje się w naszym sporcie i na zawodach, i na treningach. Trik, który wymaga techniki, ale też elastyczności w naszym stawie skokowym. Clipper to jest trik, który polega na zgaszeniu piłki na wewnętrznej części stopy. Ona musi na ułamek sekundy zatrzymać się na niej, a potem wyrzucacie piłkę do góry. Nie może to być odbita piłka, to jest zgaszenie i wyrzucenie piłki. By zacząć uczyć się clippera, musicie pamiętać oczywiście o odpowiedniej pozycji. Noga podporowa jest mocno ugięta, druga noga przygotowana do wybicia clippera wychodzi za waszą nogą podporową i musicie ustawić stopę jak najbardziej poziomo w kierunku piłki. Jeśli ona będzie się wam wyginać w inną stronę, będziecie robić clippera piętowego, czyli no takiego złego, niestylowego. Zatem pamiętajcie, by prawidłowo ustawić stopy. Dodatkowo możecie wygiąć palce w stopie. To sprawi, że wasza wewnętrzna część stopy ładnie się ułoży w stosunku do piłki. Naukę clippera możemy rozpocząć od odbicia piłki od ziemi i właśnie prób wykonywania clippera. No metodą prób i błędów zobaczcie, jak wy wykonujecie tego clippera, bo każdy ma inne ciało, każdy inaczej się układa do tej piłki i musicie znaleźć tutaj swój sposób. Dodam tylko, że płynności wykonywania clippera doda wam to, gdy będziecie nogę ciągnąć jak najniżej do ziemi. Musicie starać się, tak jak w przypadku nextola w poprzednim triku, musicie nogą razem z piłką opadać na dół. Nie możecie czekać na tę piłkę, musicie, załóżmy, że tu jest piłka, to jest noga, musicie razem z nią opadać i płynnie schwycić clippera, zatrzymać ruch opadającej piłki i wyrzucić clippera do góry. No i metodą prób i błędów wyrzucajcie sobie piłkę, odbijajcie od ziemi i cały czas próbujcie clippera, dopóki tego w jakiś sposób nie ogarniecie. Tak jak mówiłem, taki sposób wykonywania clippera jest błędny, nie można odbijać piłki. Piłka musi siąść na stopie. Jeśli nie słyszymy żadnego dźwięku odbijania, to znaczy, że dobrze wykonujemy clippera. Dobrze, ostatnim zagraniem z volty będzie taka kombinacja blokowa. Złóżmy te akcje na czynniki pierwsze, tak byście i wy mogli powtórzyć całą akcję 1 do 1, jak właśnie w tej grze. Na początek chwyt między kolana. No jest to, myślę, najprostsza rzecz z tej kombinacji. By nauczyć się chwytu między kolana, musicie pamiętać, żeby złapać piłkę poprawnie, zegnijcie nogi w kolanach. Wtedy macie dużo więcej miejsca, robicie taki drobny koszyczek z miejscem na piłkę. By poćwiczyć ten chwyt, zróbcie to tak, jak wam właśnie pokazuję. Odbijcie piłkę od ziemi, zegnijcie kolana i złapcie piłkę między kolana. Następną rzeczą jest przetransportowanie piłki między kostki. Po prostu puśćcie piłkę i złapcie ją między kostki. Myślę, że to jest do wyczucia. Po prostu to popróbujcie, nie ma tutaj nic więcej do dodania, po prostu puść piłkę i złap między kostki. Następną rzeczą jest slap, czyli trik, bez którego ciężko jest wykonywać akcje blokowe. By go wykonać, musicie przetransportować piłkę tak na krzyżaka, na drugą stronę nogi i ruchem do góry musicie ją przeciągnąć po łydce do góry. Musicie sobie wyobrazić, że piłka toczy wam się do góry po łydce. Musicie to zrobić z wyczuciem, pamiętajcie, by nie skakać. A jeśli chcecie więcej rad do slapa, to wpadnijcie na poprzedni odcinek trików z volty, część pierwsza. Tam również była kombinacja blokowa związana ze slapem i tam szeroko wytłumaczyłem, jak zrobić slapa. Link jest tutaj, przechodzimy dalej, jeśli chodzi o tę kombinację. Następnym etapem jest chwyt między kostki, ale nie taki z przodu. Musimy to złapać jakby tak tyłem. Wygląda to w taki sposób. Odbijcie piłkę waszą lepszą nogą, potem momentalnie podnieście waszą lewą nogę, odwracając się do tyłu. Czyli jeśli odbijamy piłkę prawą nogą, odwracamy się przez prawe ramię do tyłu i łapiemy piłkę za naszymi plecami. Tak to wygląda. Musicie to zrobić z wyczuciem, z pewnego rodzaju rytmem, no i po prostu to wytrenujcie. Następnie po tym chwycie robimy znowu slapa
No i po slapie wybijamy piłkę do góry i robimy właśnie taki chwyt pod nogą. Nie, jak to nazwać? Chwyt piętą tyłkiem? No taki chwyt nogą. By go zrobić, musicie pamiętać, że łapiecie go w podobnym przypadku jak złapanie tej piłki między kostki, czyli musicie obrócić się przez wasze prawe ramię, tylko tym razem wystawiacie nogę do góry, zginając nogę w kolanie i łapiecie ją między łydką a waszym udem, waszą pupą. To jest, ten chwyt wygląda właśnie w taki sposób. Pamiętajcie właśnie, by się obrócić przez wasze prawe ramię. No i musicie to wyczuć, musicie złapać piłkę waszą nogę, no to trzeba wyczuć dobry timing w tym chwycie. No i cała ta kombinacja właśnie wygląda w taki sposób, czyli chwyt między kolana, spuszczenie piłki między kostki, wyrzut slapem, złapanie ponownie między kostki, tylko że za naszymi plecami, wyrzut slapem i złapanie piłki nogą, tym chwytem łydkowo-tyłkowym. No i tak jak mówiłem, jeśli chcecie więcej porad do trików blokowych, do slapa, do łapania piłki między kolana i tak dalej, to wytłumaczyłem to w części pierwszej, nie chciałem rozwijać tego w tej części, ponieważ no już to tłumaczyłem, zatem zapraszam do pierwszej części trików z volty. Ale to co właśnie zobaczyliście, to jest taka bardzo podstawowa akcja blokowa. Jeśli chcecie zobaczyć coś bardziej zaawansowanego, to jest moja propozycja w moim wykonaniu. No i tak oto wykonaliśmy triki z gry komputerowej przeniesione na rzeczywistość. Da się? Oczywiście, że się da. Na tym kanale jak zwykle chcę was uświadomić, że triki z piłką są naprawdę świetne, niesamowite i każdy może je zrobić. Myślę, że to jest naprawdę świetna i zdrowa pasja, dzięki której poznasz naprawdę świetne społeczeństwo freestyle'owe. Jeśli chcesz zobaczyć nasze społeczeństwo freestyle'owe, poznać ludzi, może i swojego miasta, wpadnij na naszą grupę JF Jazz Freestyle, link jest w opisie, tam masz naszą grupę facebookową. No i co? Oczywiście przypominam o naszym konkursie. Do wygrania nasze koszulki o wzorach i kolorach, jakie tylko chcecie, zwycięzca sobie wybierze rozmiar i kolory. Tak jak mówiłem, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie film na swoim Facebooku i napiszcie w komentarzu "biorę udział". Zwycięzcę ogłosimy w następnym odcinku. No i co, mam nadzieję, że te triki nie będą wam straszne. Trenujcie te triki, ponieważ w następnym odcinku pokażę wam dużo trudniejsze triki, które znalazłem w Wolcie. Będzie duże pole do popisu i będzie czego się uczyć, więc pamiętajcie, po prostu trenujcie. Dzisiaj uczył was Brzezik. Trzymajcie się. Eldo.